Czwarte zwycięstwo z rzędu, no chyba trzeba przyznać, że forma ostatnio dopisuje. Spełniamy założenia trenera, staramy się jak najlepiej i myślę, że to procentuje. Dzisiaj zwycięstwo okazałe z Unią Oświęcim 5-1. Jakbyś podsumował to spotkanie? Myślę, że dobry mecz. Może wynik nie do końca odzwierciedla to, co działo się na tafli. Jedna i druga drużyna miała swoje szanse. U nas Johnny podtrzymał, zagraliśmy też dobrze z przodu, ale nie można powiedzieć, że Oświęcim nic nie miał w tym meczu, ale też wykorzystaliśmy sytuację, które mieliśmy, no i strzeliliśmy więcej bramek, wygraliśmy. No właśnie, co było dzisiaj kluczem do sukcesu? Przede wszystkim dobra skuteczność w ataku, no i też w defensywie nieźle sobie radziliście. Myślę, że całokształt dzisiaj wyglądał tak, w którą stronę powinniśmy iść, że solidnie w defensywie, tylko jedna bramka, no i w ofensywie w końcu zaczyna wpadać, bo początek sezonu nie był obfity w bramki. Właśnie, przede wszystkim skupiacie się teraz na obronie, żeby tracić jak najmniej bramek, a liczycie, że skoro coś wpadnie, czy zupełnie tak nie jest? Staramy się, żeby nie było dysproporcji w naszej grze, zarówno atak, jak i obronę cały czas szlifować, żeby była jak najlepsza i każdy element po prostu staramy się. Wiadomo, są analizy wideo, w niektórych meczach niektóre części idą nam gorzej i to wszystko potem wprowadzamy do treningów, żeby to wyglądało lepiej, ale ogólnie na każdej płaszczyźnie staramy się być jak najlepsi. Miałem dzisiaj takie wrażenie, że mecz wyglądał w stylu, że daliście się wyszumieć Oświęcimianom i po prostu ich wypunktowaliście. Nie wiem, czy do końca tak było. Na lodzie to też inaczej przeżywam. Czasem nie widzę, bo siedzę i odpoczywam, więc ciężko mi ocenić. Gdzieś wypatrujecie już tej przerwy reprezentacyjnej, czy skupiacie się najpierw na najbliższym meczu? Jesteśmy zawodowcami, skupiamy się na swojej pracy. Teraz myśleliśmy o meczu niedzielnym, o tym, żeby jak najlepiej przygotować się do dzisiejszego spotkania z Unią, a teraz już mamy w głowach tylko mecz. Teraz wiadomo, jeszcze odpocząć do jutra, no i już się skupiamy w 100% na meczu z Sosnowcem. Tuż po przerwie reprezentacyjnej czeka Was turniej w Włoszech kontynentalnym. No to takie chyba najważniejsze wydarzenie dla Was w tym roku. Każdy front, na którym będziemy występować, będzie dla nas bardzo ważny. Jak co roku mamy mocną drużynę, wysokie cele i chcemy wszystko wygrywać i będziemy robić wszystko, żeby właśnie tak się stało. No nie da się ukryć, że tam chyba celujecie w pewny awans, no i coś powalczyć potem w turnieju finałowym. Chcemy zagrać jak najlepiej w każdym meczu i każdy mecz wygrać. Myślicie gdzieś już też powoli o Pucharze Polski, czy to jeszcze za daleko do tego? My jesteśmy profesjonalistami, jak już mówiłem, więc najbardziej się liczy każdy kolejny mecz. Dla nas po prostu teraz najbliższy jest w czwartek z Sosnowcem.